Tak, pierwszą rzeczą, o której bym chciał powiedzieć, jest najazd Szeszonka. I to jest dosyć ciekawe wydarzenie, ponieważ to jest wydarzenie, które jest znane zarówno z relacji biblijnej, ze źródeł egipskich oraz z odkryć archeologicznych. I to jest jedyne tego rodzaju wydarzenie znane z trzech źródeł, z tych trzech źródeł w całym X wieku przed naszą erą. Innego takiego nie ma. Najazd ten ma miejsce po rozpadzie Zjednoczonej Monarchii na północ i południe i ma miejsce około roku 925, no to może było 2 lata wtedy lub wewte, trudno powiedzieć. I ten moment na najazd to był najlepszy moment, żeby zaatakować, a to dlatego, że te kraje były jeszcze w szoku po podziale, były osłabione, a celem Szyszaka było po prostu podbicie Kanaanu i przywrócenie tam dominacji egipskiej. W Biblii ta kampania jest opisana w księgach królewskich i w księgach kronik. Co ciekawe, Jerozolima nie jest wzmiankowana jako podbita przez Szyszaka, ale jest tylko wzmiankowane to, że król Roboam zapłacił trybut faraonowi. I co ciekawe, na liście miast, które faraon podbił, też Jerozolimy nie ma, chociaż jest wiele innych miast. Jeśli chodzi o znaleziska archeologiczne, to właśnie jest to stela zwycięstwa faraona Szeszonka w Megiddo. I też ważne jest to, że ta stela została wzniesiona w najwyższym miejscu tego miasta i faraon raczej by nie wznosił symbolu triumfu w opuszczonym mieście. Więc to pokazuje, że celem faraona nie był podbój w takim sensie, żeby zniszczyć przeciwnika, ale chodziło mu o podporządkowanie ponownie Kanaanu. Listę miast, które faraon podbił, jest ona umieszczona na portalu Amona w Karnaku. Te miasta są tam wypisane, które on zdobył. Megiddo jest też jednym z tych miast. Jerozolimy właśnie tam nie ma. I co jest ważne, część tej listy jest uszkodzona i nie da się jej odczytać, więc często niektórzy na przykład twierdzą, że Jeruzalem było właśnie nic nieznaczącą mieściną, dlatego że nie ma go na tej liście miast, które Szeszonk podbił, ale wytłumaczenia mogą być dwa: albo Jerozolima mogła być na tej części listy, która jest uszkodzona, albo Jerozolimy mogło nigdy tam nie być, ponieważ nigdy nie została podbita, tylko po prostu zapłacono trybut. Jest trochę dyskusji, czy Szeszonk i Szyszak jest tą samą postacią, przy czym różne imiona są wymawiane trochę inaczej w różnych językach i prawdopodobnie Szyszak i Szeszonk to jest jeden z takich przykładów, gdzie jakieś procesy językowe miały na to wpływ. To jest właśnie ten portal Amona w Karnaku, gdzie jest opisana ta wyprawa Szeszonka i te miasta, które on zdobył. Tak to wyglądało. A to jest fragment steli z Megiddo. To jest ten fragment, który odnaleziono. Taki krzyż. Dwa razy. No. Tak, więc o tym najeździe troszkę powiedziałem. I teraz powiem o dynastii Omriego. O tym mam dosyć dużo materiałów, ponieważ o tym właśnie pisałem swoją pracę magisterską, więc o tym to mam jakby najdokładniej przerobione. Przy czym to wcale nie oznacza, że wiem wszystko na ten temat. Raczej powiem, że dalej więcej nie wiem niż wiem, i jakby bardzo często wzrost wiedzy wcale nie był wzrostem odpowiedzi na różne pytania badawcze, a właśnie wręcz przeciwnie często.
Co ważne, no to jeśli chodzi o Omrydów, no to trzeba pamiętać, że Izrael to nie było nigdy to samo co Juda, że Judą rządziła dynastia Dawida, mieli stolicę w Jerozolimie, a północ była rządzona przez wiele różnych dynastii, a między innymi przez dynastię Omriego. I dynastia Omriego była jedną z najważniejszych i najpotężniejszych, jakie rządziły w Izraelu na północy. Tak naprawdę myślę, że na północy było trzech wielkich królów. Myślę, że byli to Omri, Achab i Jeroboam II, a pozostali to nie byli jacyś szczególnie wybitni władcy. Panowali oni w IX wieku przed naszą erą, w latach 884-842 mniej więcej. Królami, którzy wtedy panowali, byli Omri, Achab, Achazjasz i Joram. Co ciekawe, Omri panował dosyć krótko, jedynie około 11 lat, ale mimo tego, że to nie był bardzo długi czas rządów, to zaznaczył swoją obecność w bardzo licznych dziedzinach życia Królestwa Północnego. Ciekawe jest też to, że w Biblii jest na jego temat bodajże 7 albo 8 wersetów, a na przykład o jego potomku, królu Achabie, jest wiele rozdziałów. To jest taka bardzo ciekawa informacja, a jednocześnie te kilka wersetów, które o nim jest bardzo treściwych. Sam Omri służył w dynastii Baszydów jako dowódca wojskowy. Prawdopodobnie może to oznaczać też, że był z nimi spokrewniony, bo ponieważ no, ryzyko zdrady ze strony kogoś spokrewnionego zawsze jest mniejsze. Przejął władzę, kiedy Zimri postanowił zrobić zamach stanu. Niestety dla niego nie został poparty przez właściwie nikogo, a ludność była częściowo za Omrim, częściowo za Tibnim. A ostatecznie w tym sporze o władzę między Omrim a Tibnim zwyciężył Omri, zabijając swojego przeciwnika. Jednym z jego największych osiągnięć było przeniesienie stolicy z Tirsy do Samarii. Samaria jest miastem, które Omri zbudował od podstaw i było ono stolicą Izraela już do końca jego funkcjonowania przez wszystkie następne wieki. Omri w jakimś momencie swojego panowania podbija Moab. Nie wiemy dokładnie kiedy, Biblia tego nie opisuje, ale opisuje fakt tego, jak już stracili tam dominację, czy mieli tam problemy, jak Moab z nimi prowadził wojnę. Możemy też przeczytać o małżeństwie dyplomatycznym Omriego, syna Omriego, czyli Achaba, z księżniczką fenicką Izebel, co oznaczało dla Izraela sojusz z Sydonem. Prawdopodobnie Omri zainicjował także inne projekty budowlane, nie tylko Samarię, ale też nie wiadomo, które projekty były pomysłem i dziełem Omriego, a które jego syna. W każdym razie w ogóle Omrydzi jako dynastia byli dynastią budowniczych. Wiele stanowisk zbudowali, właśnie nie tylko Samarię. W Biblii możemy poczytać o Samarii i o tym, że odbudowali Jerycho. Ale też wiemy, że miasto Jezreel, czy też miasta Jahaz i Atarot też były dziełami architektury Omrydów. Czyli to byli królowie, którzy naprawdę dużo zbudowali. Król Achab panował dosyć długo, około 20 lat, i był dosyć zdolnym władcą. Skutecznie kontynuował politykę swojego ojca, wewnętrzną, międzynarodową, prowadził liczne prace budowlane, wzniósł centra wojskowe, administracyjne, prowadził też rozsądną politykę zagraniczną, bo miał sojusz z Judą i z Sydonem, a jednocześnie był w stanie przeciwstawić się potędze Aramejczyków, z którymi generalnie rzecz biorąc prowadził wojny, ale też wchodzi z nimi w przymierze i bierze razem z nimi udział w koalicji antyasyryjskiej w bitwie pod Karkar. To jest pod koniec jego panowania.
Tak, i to jest ciekawe, bo Biblia o tym nie mówi, ale właśnie pod koniec jego panowania czytamy o tym, że zawarł sojusz z Aramejczykami i oni mieli mu tam w ramach tego sojuszu oddać chyba Ramot w Gileadzie i ostatecznie z tego sojuszu się nie wywiązali i Achab ginie w bitwie pod Ramot. I ten czas tego przymierza między Aramem a Achabem to jest mniej więcej ten czas, kiedy była bitwa pod Karkar. To jest taka ciekawostka, którą sam zauważyłem. A dlaczego nie było o bitwie pod Karkar nic powiedziane, to też, jeżeli zdążę, trochę powiem, bo to była w ogóle kwestia ówczesnego spojrzenia na świat i ówczesnej ideologii, że jakby pisało się w dokumentach z tego czasu tylko o najbliższych sąsiadach, a nie opisało się za bardzo o królestwach, które były dalej, bo po prostu wiele wieków nie było imperiów i ci władcy jakby przestali rozumieć, że zagrożenie może pochodzić z innego kraju niż najbliższy sąsiad, dlatego się wtedy nie pisało. I to widać w różnych dokumentach czy tekstach, które odkryto w tym czasie. Synowie Achaba już nie byli takimi zdolnymi władcami jak Omri czy Achab. Achazjasz dosyć szybko umarł z powodów zdrowotnych, a z kolei Joram utracił panowanie nad Moabem. Wojna z Aramejczykami mimo wszystko chyba też nie wychodziła mu zbyt dobrze, skoro Izraelici byli tacy chętni do tego, żeby przyjąć nowego władcę, którym zostaje Jehu. Jeśli chodzi o potomków Omriego, to także wzmiankowana jest władza Atali, czyli wnuczki Omriego, nad Judą przez krótki moment, w którym uzurpowała tam władzę. Więc to jest ciekawe, że dynastia Omrydów była jedyną dynastią poza dynastią Dawida, która sprawowała władzę w Judzie w takim długim okresie czasu, chociaż tylko przez chwilę. Jeśli chodzi o kraj Izraela Północnego, to jednym z największych problemów tego kraju była bardzo duża różnorodność etniczna. Sami Izraelici byli podzieleni na wiele plemion i te plemiona niekoniecznie zawsze lubiły się między sobą. Na przykład ze Steli Meszy możemy wyczytać, że plemię Gada w zasadzie bardziej chyba było wtedy w komitywie z Moabitami niż z Izraelitami. Tak, bo Mesza opisuje, znaczy to też mogła być propaganda, ale opisuje Gadytów bardziej jako swoich sojuszników, a Izraelitów jako zaborców niż jako swoich wrogów. Tak to tam wygląda. Tak, to było za Jordanię. Oprócz tego na terenie państwa Omrydów była też pierwotna ludność, czyli Kananejczycy. Oprócz tego mieli też na swoim terytorium po prostu na przykład Aramejczyków, z którymi graniczyli. W części miast są znajdowane na przykład zabytki pisane albo przedmioty związane z kulturą aramejską, na przykład w Hazorze. Więc mieli dosyć duży problem, ponieważ mieli państwo, które było bardzo niejednolite etnicznie. Co do samego Omriego, to jest też ciekawe, że nie jest podany jego rodowód, czy czyim był synem. I to też pozostawia duże pole do spekulacji na temat jego pochodzenia. Jeden z pomysłów jest taki, że był Issacharytą, tak jak Baszydzi. Ale no nie jest to coś pewnego, jest to tylko koncepcja. Więc to był duży problem Izraela Północnego, że mieli bardzo duże zróżnicowanie. Po prostu mieli bardzo wiele różnych grup ludzkich, które niekoniecznie były jednolite na swoim terytorium. Tutaj widzimy mapę ich królestwa. Tutaj jest Jerozolima na południu. Tutaj jest Samaria, czyli stolica. Trochę na północ jest Jezreel, które panowało, które było de facto czymś w rodzaju drugiej stolicy.
Tutaj mamy miasto Ramot, o które było toczone tyle walk. A dlaczego były toczone walki właśnie o to miasto? Otóż dlatego, że tamtędy przebiegał szlak handlowy, więc to miało duże znaczenie, żeby kontrolować to miejsce. Tutaj jest Megiddo. Tutaj jest cała sieć twierdz izraelskich na północy, które miały chronić Izrael od zagrożenia ze strony Aramejczyków. Tutaj są fortece Omrydów w Moabie, czyli Jahaz i Atarot. A tu z kolei jest ich twierdza Gezer, która była twierdzą wymierzoną przeciwko Filistynom. To była ich twierdza graniczna z Filistynami. Jeśli chodzi o miasta Omrydów, to podzieliłem je na takie, co do których nie ma wątpliwości, że Omrydzi je zbudowali, albo te wątpliwości są bardzo niewielkie, i na takie, co do których nie jest pewne, czy to było dzieło Omrydów, czy Salomona, czy może kogoś innego. I do takich miast, co do których nie ma wątpliwości, że Omrydzi je zbudowali, należy Samaria, o której dosyć wyraźnie jest napisane w Biblii, że zostało zbudowane przez Omriego od podstaw, i świadectwo archeologiczne dosyć dobrze z tym współgra. Wcześniej znajdowała się tam rolnicza posiadłość, jest to potwierdzone archeologicznie, jest to też właśnie zapisane w Biblii, jest to jako posiadłość Szemera. To jest dosyć ciekawe, bo to była rzecz, która została przeoczona przez archeologów przez dość długi czas i chyba dopiero około może 20 lat temu jakiś badacz jak zrobił reanalizę tego, co odkryto podczas wykopalisk w Samarii, doszedł do wniosku, że tam są rzeczywiście pozostałości po rolniczym, po prostu posiadłości rolniczej. Była to stolica właśnie aż do końca funkcjonowania Izraela. Z czasem się rozbudowywała. Jeśli chodzi o źródła asyryjskie, to Izrael jest często nazwany Bit Humri. Już wspominałem o tym określeniu, czyli dom Omriego. I mogło to wskazywać albo na twórcę dynastii, albo też na założyciela stolicy państwa. W przypadku Omriego miało to zastosowanie do jednego i drugiego. Czyli jakby te źródła asyryjskie też pokazują, że Omri mógł być założycielem Samarii. Nikt w zasadzie nie neguje tego, że Samaria to jest ich projekt budowlany. Nie ma tutaj jakichś takich wątpliwości, jakie są w przypadku innych stanowisk. Te mury tutaj to są pozostałości właśnie po Samarii. To są właśnie te miejsca, gdzie Omrydzi rządzili. Jeszcze później pokażę kilka ładniejszych ujęć. Jak już tutaj nie mamy aż tak dużo czasu, już nie będę tego tak dokładnie omawiał, bo mam jeszcze kilka rzeczy, które bym chciał później powiedzieć. Ale właśnie tak, najpierw znajdowała się tam posiadłość Szemera. I co ciekawe, też jest możliwe, że Szemer mógł być krewnym Omriego i dlatego mógł nazwać tą górę i swoje miasto Samaria po prostu od imienia swojego krewnego i mógł chcieć po prostu przenieść stolicę do miejsca, gdzie było terytorium jego rodziny. Po prostu to mogła być jedna z przyczyn. Inną przyczyną mogło być znaczenie gospodarcze Samarii, bo było tam tak posiadłość rolnicza, to się może nam kojarzyć, że to była jakaś, nie wiem, chatka i jakieś tam, nie wiem, trzy krówki, ale to nie była tego typu posiadłość, raczej termin latyfundium chyba by tu bardziej pasowało, bo to była duża, naprawdę duża posiadłość. Właśnie mogło tam być kilka tysięcy drzew oliwnych, od 3 do 5 tysięcy. Więc to było miejsce, które było bardziej czymś w rodzaju produkcji na dużą skalę rolniczej. Więc to, że Omri przenosi tam swoją stolicę, miało znaczenie nie tylko takie, że przenosił w nowe miejsce do rodziny, ale też to było
dobre miejsce gospodarczo i Omri mógł z tego ciągnąć zyski po prostu. Jeśli chodzi o sam proces budowy Samarii, to też było to dosyć duże przedsięwzięcie. Całe w ogóle to wzgórze, gdzie Samara się znajdowała, było sztucznie przemodelowywane, tak żeby jakby ich centrum królewskie było na samym szczycie, także żeby samo wzgórze było cięższe do zdobycia, więc dokonano dużych prac ziemnych. Ale najważniejszą rzeczą, którą wzniesiono, był kompleks królewski Omrydów. Powierzchnia tego kompleksu wynosiła około 2 hektarów. To było takie zabudowanie, które, o tak on wyglądał, które było całe otoczone murami kazamatowymi i znajdowały się tam różne budynki. To jest właśnie Pałac Królewski Omrydów. Rozpoczęta budowa przez Omriego, później kontynuował ją Ahab. Były też jakieś inne budynki. Tu jest na przykład dom Ostrak i w tym domu znaleziono bardzo dużo ostrak, na których były opisane po prostu podatki, jakie ludzie składali dynastii. Nie wiadomo dokładnie, komu je składali, bo to nie jest napisane, ale jest tam wiele właśnie pozostałości, które nam mówią o tym, jak funkcjonował system podatkowy w Izraelu w tych czasach. To jest widok na Samarię z daleka. A to jest właśnie znowu widok na to, jak wyglądają te mury pałacu Omrydów. Widzimy, że w tych murach właśnie działa się akcja biblijna, kiedy Omri bądź Ahab coś tam robili. Właśnie się działo tam. Istnieją też spory w nauce, jak duża była Samaria za Omrydów. Czy składała się tylko z kompleksu królewskiego, czyli z tego, co wcześniej pokazywałem, czy też było jakieś miasto na dole. I ten spór też nie jest do dzisiaj rozstrzygnięty i są argumenty w jedną i w drugą stronę. Jest, szczerze mówiąc, też ciężko powiedzieć, jak było. I Samaria była stolicą Izraela, ale bardzo ciekawym stanowiskiem Omrydów był też Jezreel. To jest też ciekawe w Biblii. No, sama Dolina Jezreel występuje dosyć często, ale miasto Jezreel występuje bardzo krótko. Właściwie w Biblii czytamy o nim tylko za Omrydów i pojawia się i znika. I to samo widać w archeologii, że to było miasto, które funkcjonowało bardzo krótko. Właściwie zostało wzniesione przez Omrydów i zaraz potem, jak już władzę przejęła dynastia Jehu, czyli Nimszydzi, to miasto przestało funkcjonować i prawdopodobnie zostało pokojowo opuszczone. Miasto to było badane też dopiero niedawno, około roku właśnie w latach 90-96 i później też było badane przez profesora Uszyszkina. Przy czym stanowisko też bardzo źle się zachowało, więc mimo tego, że nie zniszczono tego stanowiska poprzez wykopaliska na początku XX wieku na przykład, to samo stanowisko się tak źle zachowało, że niewiele z niego udało się wywnioskować. To jest widok na tel Jezreel z daleka. No i to miasto miało znaczenie czegoś w rodzaju drugiej stolicy. I to jest właśnie pytanie, dlaczego Omrydom było potrzebna druga stolica w takim niewielkim oddaleniu od pierwszej? I odpowiedzią na to może być to, że Jezreel mogło być centrum ich centrum wojskowym, że mogli tam trzymać swoje rydwany i mogło to być miejsce, które było ich stolicą wojskową, że Samaria byłaby po prostu zbyt mała, żeby podołać temu zadaniu, dlatego potrzebne im było jeszcze Jezreel. Tutaj jest plan tego, co odkryto, czyli też widzimy, to jest niestety, tutaj to już niestety są skany z słabej jakości, ale niestety nie mam lepszych. Też właśnie było ogrodzone
murami kazamatowymi, gdzie był budynek królewski też nie wiadomo, ale prawdopodobnie w najwyższej części stanowiska był pałac, w takim miejscu, skąd też był dobry widok na okolice. A to jest z kolei widok na fosę, która tam była. Tak, tego już nie będę omawiał, bo mam dosyć dużo materiałów takich dokładniejszych, takich bardziej archeologicznych, w sensie co kiedy zbudowano, jakie to wszystko miało wymiary, ale to już tego nie będę przedstawiał. Jahaz i Atarot to były miasta, które Omrydzi wznieśli w Moabie i jest to rzecz, o której dowiadujemy się ze Steli Meszy. Biblia o tym nie wspomina, ale Stela Meszy o tym mówi i te miasta rzeczywiście w swojej strukturze i tym, jak wyglądają, rzeczywiście przypominają inne miasta, które Omrydzi zbudowali. I co ciekawe, mimo tego, że po tym, jak je zbudowali, dosyć szybko je stracili, to te miasta funkcjonowały w niewiele zmienionej formie, w zasadzie do podboju przez Babilończyków, czyli przez kilkaset lat jeszcze. Tutaj mamy Jahaz i Atarot. No już o tych wszystkich szczegółach nie będę opowiadał, bo jest jeszcze kilka rzeczy, które bym chciał powiedzieć. Tak, to jest widok na Jahaz. Więc też widzimy właśnie, że była fosa, że było wyniesienie. Tak, dokładnie. Więc to też pokazuje, jak silna gospodarczo była dynastia Omriego, bo właśnie zbudowali i Samarię, i Jezreel, i Jahaz, i Atarot, i to były bardzo duże przedsięwzięcia, bo potrzebowano i mnóstwo materiałów budowlanych, i trzeba było dokonać wielkich prac ziemnych, których efekt jest widoczny do dnia dzisiejszego. To jest z kolei widok na Atarot z góry. Tu są też różne właśnie elementy zaznaczone, czyli podium, czyli to wyniesienie, fosa, fragmenty murów. Tyle się zachowało z tego miasta. To jest widok na fosę Atarot. Tak, no wiele rzeczy często nie widać na ziemi, ale widać właśnie z powietrza, tak jak na przykład tutaj, że to jest zdjęcie lotnicze, że tutaj ładnie widać, że to nie jest coś naturalnego, tylko zrobione przez człowieka. Widać to podium, widać to, że to jest po prostu linia stworzona przez człowieka. Tak, no i Jahaz i Atarot oczywiście służyły Omrydom do tego, żeby kontrolować podbity przez siebie Moab, a jednocześnie też w razie zagrożenia, jakby Moab się chciał zbuntować, no to wtedy też mieli od razu fortece obronne. Innym znaczeniem tych fortec, ale też wszystkich innych, było po prostu pokazanie ich wielkości. Jakby i Jahaz, i Atarot, i Samaria, i Jezreel, i jeszcze parę innych miast, to były dzieła tak zwanej architektury monumentalnej, czyli to już było coś wielkiego, wspaniałego, do czego utworzenia wymagany był duży trud i co było imponujące. I celem tego, że to były dzieła monumentalne, częścią było oczywiście to, żeby się obronić przed przeciwnikiem, zwłaszcza na północy to było ważne, gdzie było ciągłe zagrożenie od Aramejczyków, ale częścią znaczenia tego, że to było monumentalne, było to, żeby pokazać innym krajom, a także swoim własnym obywatelom, jak wielcy są Omrydzi. To po prostu była część propagandy. Oni w ten sposób pokazywali swoją wielkość i w ten sposób
No było to coś, co pomagało im zunifikować ich kraj, który właśnie miał wiele różnych elementów etnicznych. Jakby to było coś, co mogło pomóc ich zjednoczyć, a także pokazywało obcym krajom, zwłaszcza tym podbitym, na przykład Moabowi, jacy wielcy są Omrydzi i że lepiej z nimi nie zadzierać. Czyli taka funkcja po prostu propagandowa. Hazor, Gezer i Megiddo to są właśnie te miasta, o których wspominałem, że trudno powiedzieć, czy je wznieśli Omrydzi, czy je wzniósł Salomon, czy może ktoś inny. I właśnie to było też taka moja duża bolączka, jak pisałem pracę, że nawet właśnie archeolodzy nie są zgodni, co zostało przez kogo wzniesione i jakby to jest no, bardzo trudna kwestia, że ja tutaj podam... Czy mogę podać różne szczegóły architektoniczne i przypisać je Omrydom, a może się okazać, że jednak to nie oni je zbudowali, więc to jest ten problem. Argumentem za tym, że te miasta były zbudowane przez Omrydów, jest to, że często miały one różne elementy architektury charakterystyczne dla Omrydów, czyli na przykład bramy sześciokomorowe, mury kazamatowe, podium, czyli to jakby właśnie to sztuczne wyniesienie. Tylko problem, czy też fosy i różne fortyfikacje ziemne. Tylko problem jest w tym, że te elementy też właśnie występowały wcześniej, więc to nie jest dla nich dystynktywne, więc to jest niestety ten problem. Że ciężko powiedzieć, jak to z tym do końca było. A co do samego Gezer, na przykład jak już jestem przy tym stadzie, to też właśnie były duże zastrzeżenia co do sposobu wykopalisk, jaki tam prowadzono, więc to jest jeszcze dodatkowy problem do tych, które już istnieją, żeby tak nie było zbyt prosto. To samo mogę powiedzieć o Megiddo, też jest właśnie duży spór, które warstwy przynależą do których królów. W każdym razie Megiddo trochę się różniło od innych miast, dlatego że na przykład Hazor i Gezer były dobrze ufortyfikowane i były wyraźnie twierdzami granicznymi, a z kolei Megiddo nie było twierdzą graniczną i nie było zbyt dobrze ufortyfikowane w czasach, które prawdopodobnie były czasami Omrydów. Jednocześnie było to centrum władzy, bo odkryto tam przynajmniej trzy pałace. Był to Pałac Północny, Pałac Wschodni i też ten pałac, o którym mówiłem wcześniej, 1723, który był nieco podobny do Pałacu Salomona, czyli Megiddo w przeciwieństwie do Hazor i Gezer, które były twierdzami, było tylko centrum władzy administracyjnej i nie było silnie ufortyfikowane. Właściwie jedyną obroną miasta było to, że budynki w tym mieście były ze sobą złączone i tworzyły coś w rodzaju muru z domów, ale to nie był typowy mur. To jest plan Megiddo. Właśnie widzimy te pałace, to jest pałac 1723, tutaj jest pałac 6000, tutaj pałac 338, więc Megiddo to było miasto pałaców. Jedna rzecz, o której bym chciał wspomnieć, czy była dziełem Salomona, czy Omrydów, czy w ogóle jeszcze późniejszej dynastii, są stajnie w Megiddo. To jest bardzo znane odkrycie i ono dosyć dobrze współgra z tym, co wiemy o znaczeniu rydwanów w Izraelu. Jakby i w czasach Omrydów, i w czasach Salomona. Bardzo często w Biblii możemy przeczytać o rydwanach. Tak? Czy że ktoś był dowódcą rydwanów, czy że ktoś wjechał gdzieś na rydwanach. No te rydwany się bardzo często tam pojawiają. I rydwany rzeczywiście stanowiły też fundament siły armii izraelskiej w tamtym okresie. I właściwie poza Megiddo nie odkryto żadnych innych stajni czy pozostałości archeologicznych po tym fakcie, który jest raczej uznawany przez naukę. Jest też znany z relacji asyryjskich. Kiedy Asyryjczycy walczyli właśnie na przykład pod Karkar z Achabem, to
przypisali mu to, że przywiózł ze sobą 2000 rydwanów, więcej nawet niż Aramejczycy. No i te stajnie właśnie tam odkryto. Są pewne spory, czy to rzeczywiście były stajnie, czy nie. Może już tego też nie będę tak bardzo dokładnie opisywał, ale jest tam wiele... Wygląda, że były, tak. Jest tam wiele szczegółów takich, które dosyć dobrze świadczą, że to były stajnie. To jest widok z góry, a to jest na przykład widok właśnie na miejsce, gdzie te konie piły, ale też to jest ślad po tym, że konie po prostu to gryzły. Ja się nie znam na koniach, to wszystko co tam, co wiem, to się tylko dowiedziałem z tego, co czytałem, ale o ile dobrze zrozumiałem, to konie czasami, jak mają jakieś problemy, to właśnie gryzą jakieś swoje otoczenie i to jest właśnie ślad po takim gryzieniu przy wodopoju. No to dosyć wyraźnie pokazuje, że to były rzeczywiście stajnie i tam jest jeszcze wiele elementów, które można by opisać, które o tym świadczą, ale jakby to dobrze się komponuje z tym, co wiemy z Biblii, czy o Salomonie, czy o Achabie, że jakby te konie i rydwany to była ważna część ich funkcjonowania. Tel El Rumeit to jest stanowisko w północno-wschodnim Gileadzie. Zaraz mam tu gdzieś mapkę. O. I mogło to być biblijne Ramot albo stanowisko o podobnej funkcji do Ramot. I co jest ciekawe, kiedy prowadzono tam badania, to właśnie odkryto liczne ślady zniszczeń wojennych, czyli pokazuje to, że rzeczywiście toczyły się tam walki o dominację w tym mieście, ponieważ było to miasto położone strategicznie na szlaku, no i wiadomo, że kontrola szlaku handlowego to są zyski i z tego powodu właśnie takie ciężkie walki się toczyły o to Ramot. Właściwie bardzo często widzimy, że w Biblii, że tam była bitwa o Ramot, właśnie dlatego, że było to miasto strategicznie umieszczone i kontrolowało handel. Nie wiadomo, czy to jest miasto Ramot, Tel El Rumeit. W pobliżu znajduje się także współczesne miasto, które się nazywa Ramta. Więc te nazwy mogą sugerować, że to jest ta okolica. A nawet jeżeli nie było to biblijne miasto Ramot, to było to miasto, które miało bardzo podobną funkcję. To jest widok na to, co się zachowało. I właśnie też widzimy wyraźnie, że dokonano dużych prac, że właśnie utworzono fosę, że właśnie dokonano licznych prac ziemnych. Dobrze, to ja lecę dalej. Jeszcze o miastach omryckich wspomnę krótko o Jerycho, dlatego że akurat Biblia mówi dosyć wyraźnie, że jeden z prawdopodobnie urzędników Achaba odbudował to miasto, nazywało się chyba Hiel. No i to miasto rzeczywiście, jest tam pałac dokładnie z tego okresu, datowany mniej więcej na ten czas i to prawdopodobnie jest potwierdzenie tego, że rzeczywiście dokonano odbudowy tego miasta właśnie w czasach Omrydów. Nie podałem wszystkich szczegółów, które bym chciał, bo to by zajęło zbyt długo, ale jakby wnioski z tego, co można powiedzieć na temat tych różnych fortec, jest to, że państwo Omrydów było bardzo dobrze zorganizowane i zaplanowane. Posiadało całą sieć miast monumentalnych, które zabezpieczały granice i funkcjonowanie poprzez to, że stolice były dobrze ufortyfikowane i granice też były bardzo dobrze ufortyfikowane.
Do przeprowadzania tych projektów też Omrydzi używali zagranicznych specjalistów, co właśnie wiadomo między innymi po znakach kamieniarskich, jakie są odkrywane w Samarii czy też w Megiddo. Przy czym w Megiddo jest to pytanie, czy to było dzieło też Omrydów czy kogoś innego. Pokazywali swoją wielkość właśnie poprzez tą sieć miast i to był symbol ich panowania. Był to symbol, było to coś, co jakby było ważne i z punktu widzenia militarnego, i z punktu widzenia propagandowego. A samo rozmieszczenie ich fortec też jest ciekawe, nie będę już takiej bardzo dokładnej analizy przedstawiał, ale właśnie też tutaj widać, jacy oni byli tak naprawdę, jakimi oni byli dobrymi władcami, jeśli chodzi o władzę polityczną, bo tutaj na północy było największe zagrożenie. I tutaj mamy odkryte aż 4 fortece, między innymi Hazor, ale nie tylko. Właśnie Engef, Har Adir czy Tel Harashim. Więc te miasta były bardzo dobrze ufortyfikowane przeciwko zagrożeniu z północy. Nie wspomniałem o Dan. W relacji biblijnej Dan zostało trochę wcześniej przed Omrydami za Baszy podbite przez Aramejczyków i przez jakiś czas prawdopodobnie było w ich rękach. Możliwe nawet, że przez pewien moment było opuszczone jako miasto. Ale to jest kwestia dyskusyjna. Więc północ bardzo dobrze zabezpieczyli. Jednocześnie bardzo dobrze zabezpieczyli granice z Moabem, gdzie jakby z kolei to oni byli zagrożeniem dla Moabu, który im podlegał. W centrum państwa mieli bardzo dobrze zabezpieczone stolice Samarię i Jezreel, czyli swoją stolicę polityczną i militarną. A z kolei tutaj na południu mamy fortecę w Gezer, która była zabezpieczeniem przed Filistynami, czy też no była to po prostu twierdza graniczna z Filistynami. To są twierdze graniczne, które były twierdzami architektury monumentalnej, ale nie tylko twierdze, ale też miasta, które po prostu były centrami administracyjnymi, są ważną przesłanką, która o czymś mówi. Mianowicie o co chodzi? Megiddo nie było twierdzą graniczną, tylko było centrum administracyjnym. To samo można powiedzieć o Jerycho, które było położone mniej więcej tutaj. To pokazuje, że Omrydzi nie budowali takich monumentalnych fortec obok swoich sojuszników, bo tutaj mniej więcej były już tereny fenickie, a tutaj sprzymierzonej z nimi Judy. Czyli to jest też coś ciekawego, że właśnie Omrydzi budowali fortece graniczne na granicy ze swoimi wrogami, ale swoim sojusznikom pokazywali właśnie swoje zaufanie poprzez to, że nie budowali tam fortec granicznych, a jedynie centra administracyjne. To jest taka bardzo ciekawa obserwacja. Wojsko. Wojsko Omrydów jest jednym z właśnie z ciekawszych tematów i jest to coś, o czym Biblia nas informuje tylko pośrednio, na przykład właśnie poprzez różne informacje, że ktoś tam był dowódcą rydwanów. Trochę więcej wiemy ze steli asyryjskiej, tak zwanej steli Skurg, gdzie właśnie władca asyryjski Shalmanasar III opisuje swoją bitwę z koalicją antyasyryjską. Na czele tej koalicji stali Aramejczycy, co jest też ciekawe, bo w Biblii dosyć często czytamy, że Aramejczycy byli na czele koalicji państw przymierzonych i w obrazie asyryjskim widzimy dokładnie to samo. Przy czym jednym z najważniejszych członków koalicji w tym wypadku był Achab Izraelita. Jest tam wymieniony z imienia. Jest to jedno z nielicznych miejsc pozabiblijnych, gdzie Achab Izraelita jest wymieniony z imienia. Zdaje się, że jeszcze znaleziono jakąś inskrypcję z imieniem Achaba. Tak mi się coś teraz przypomina, ale nie ma tego wiele. I co ciekawe, właśnie
opisano w tej inskrypcji Skurg, że Izraelici mieli aż 2000 rydwanów, co było liczbą o 600 większą niż Aramejczycy. Że Aramejczycy mieli najwięcej piechoty, ale mieli mniej rydwanów niż Izraelici. I to jest informacja, która nam może pokazać, w jaki sposób funkcjonowała izraelska armia, że przede wszystkim ich siłą militarną były właśnie rydwany i trochę mniej polegali na piechocie. To też może w jakiś sposób pokazywać, jak oni walczyli, jak mogli się być w stanie obronić przed czasami większymi siłami przeciwnika. Właśnie polegali ich armia, ich trzonem ich armii właśnie były rydwany i właśnie to było ich siłą militarną. Przy czym też ta liczba 2000 jest naprawdę duża i wielu badaczy uważało, że po prostu popełniono w tej inskrypcji błąd i że tak naprawdę Achab miał nie 2000, ale na przykład 200 rydwanów. Przy czym to stanowisko jest jednak raczej negowane, jednak prawdopodobnie posiadali rzeczywiście tyle rydwanów. Może tego rydwanu już nie będę dokładnie opisywał, chociaż tutaj jest ten opis podany. W każdym razie taki rydwan nie wiemy do końca, jak wyglądał, ale domyślamy się, biorąc pod uwagę wizerunki rydwanów asyryjskich. To znaczy taki rydwan właśnie mógł mieć kołczany, które były umieszczone. Taki rydwan miał dwóch jeźdźców, to znaczy miał woźnicę i miał strzelca, tak. I co ciekawe, oni byli bardzo dobrze ze sobą zsynchronizowani, ponieważ woźnica podawał strzały strzelcowi. Czyli to, żeby utworzenie takiego rydwanu wymagało gigantycznej ilości treningu. To był trening z końmi, to był trening tego woźnicy, to był trening strzelca. Ale siła militarna takiego oddziału była naprawdę duża, więc to było też rozsądne ze strony Omrydów, że właśnie może mieli mniej piechoty, ale właśnie więcej takich mobilnych, wyspecjalizowanych wojsk na rydwanach. Różnicą między zwykłym rydwanem a rydwanem królewskim była taka, że królewski przewoził 3 osoby, a zwykły rydwan tylko 2. Tutaj znowu niestety nie mam lepszego zdjęcia, ale tutaj są właśnie wizerunki, jak taki rydwan mógł wyglądać z reliefów asyryjskich. Tak, konie są dwa. Rzeczywiście konie są dwa. Tak, oni mieli taką właśnie dziwną perspektywę. Konie są dwa, więc niestety no tutaj tego dobrze nie widać. Jeśli chodzi o religię w kraju Omrydów, no to oczywiście było tam dużo bałwochwalstwa. Przy czym, co jest ciekawe, ostraki z Samarii, czyli to, o czym wspomniałem wcześniej, dosyć wyraźnie pokazują, jakby tam są zapisane tylko imiona ludzi i to, jakby jak duży podatek oni zapłacili, ale jakby te imiona mają pewne końcówki i to są albo końcówki Baal, albo końcówki Ja czy Jach, czyli jakby te imiona wskazują, że część Izraelitów była wyznawcami Baala, a część była projachwistyczna. To jest bardzo ciekawa rzecz, która jest takim no, dosyć mocnym świadectwem archeologicznym, które pokazuje, że rzeczywiście był w Izraelu ten dualizm między Baalem a Jahwe. To jest takie naprawdę mocne świadectwo. No oprócz tego są ślady różnego rodzaju działalności kultowej właśnie z Izraela w tym czasie. Jakieś słupy kultowe, jakieś świątynki, pokoje kultowe. No to jest na przykład pokój kultowy z Megiddo, a to jest na przykład słup kultowy z Tanakh z IX wieku przed naszą erą.
No, tych praktyk religijnych było bardzo dużo. Też nie będę ich już teraz wszystkich opisywał dokładnie. Ale to jest dosyć wyraźnie, że to było wyraźny politeizm panował w Izraelu na północy. Jeśli chodzi o pismo, bo to jest coś, co może myślę nas zainteresować, to właśnie tak jak wspominałem wcześniej, jest niestety bardzo niewiele inskrypcji czy jakichkolwiek zabytków pisanych z tego okresu. Jeżeli już są, to zazwyczaj były wyryte w ceramice albo w jakimś innym obiekcie, a tuszem sporządzono bardzo niewiele. Najważniejszym elementem w dyskusji nad piśmiennictwem w tym okresie jest to, ile sporządzano zapisków na materiałach, które się nie zachowały, czyli na pergaminie i papirusie. Gdyby na przykład znaleziono choć jeden fragment, że był w tym momencie użytkowany papirus czy pergamin, no to już by był jakby bardzo ważny element w tej dyskusji, ale niestety dotąd nic takiego nie odkryto. Tak jak wcześniej wspominałem, to, że czegoś nie odkryto, nie znaczy, że tego nie było, ale no właśnie tych inskrypcji jest naprawdę niewiele i większość jest na glinie z tego, co mamy wyryta. W późniejszym czasie tych inskrypcji jest coraz więcej, ale właśnie w tym było ich dosyć niewiele. Ciekawą inskrypcją mniej więcej z tego okresu jest inskrypcja z Tel Rehov. Jest ciekawa dlatego, że jest na niej wyryte biblijne imię Nimshi. Czyli był to po prostu... I tych inskrypcji nie jest jedna, ale jest ich przynajmniej dwie, bo one były po prostu wyryte na naczyniach, w których czymś tam handlowano. To pokazuje, że Nimshi to był ród, który był znaczący w Izraelu zanim nawet Jehu doszedł do władzy, że jakby ta jego dynastia nie wzięła się znikąd. I że był to ród potężny i właśnie, który miał jakieś tam znaczenie gospodarcze. To jest właśnie ta inskrypcja z napisem Nimshi na naczyniu zasobowym. Na pewno byłoby miło, jakby więcej inskrypcji z tego okresu odkryto, ale na dzień dzisiejszy właśnie jest ich niewiele. I jeszcze jedna rzecz ciekawa. Biblia opisuje to, że Achab zbudował pałac z kości słoniowej. W ogóle Biblia jest bardzo niechętna w pisaniu czegoś dobrego o Omrydach, czy o bardzo często właśnie o Izraelu na północy, właśnie ze względu na to, tak, na odstępstwo. Ale to jest jedna z nielicznych rzeczy, które są wymienione jako sukces Achaba. Że na samym końcu właśnie jest napisane o tym, że zbudował pałac z kości słoniowej. Z archeologicznego punktu widzenia, czym ten pałac był, tak do końca nie wiadomo. Toczą się dosyć duże dyskusje na ten temat. Zresztą jak się tym właśnie trochę bardziej zająłem, to się okazało, że pierwotnie części odkryć z kości słoniowej w ogóle nie opublikowano, czyli to też jakby zburzyło obraz, że część tych wytworów z kości słoniowej, jakie odkryto, w ogóle były odkryte w innych miejscach, że część odkryto w jakichś w ogóle miejscach wtórnie, więc Biblia też nie opisuje dokładnie, czym ten pałac z kości słoniowej był, czy to chodziło, że pałac Omriego był po prostu tak wydekorowany, czy to był jakiś osobny pałac, czy to w ogóle było na przykład jakieś miejsce, gdzie tworzono kość słoniową. No, nie jest to dokładnie opisane. Kiedy ten tekst był tworzony, prawdopodobnie każdy wiedział dobrze, czym pałac kości słoniowej był, a my niestety się możemy tego tylko domyślać. Co jednak ważne, to rzeczywiście odkryto bardzo, ale to bardzo dużo zabytków z kości słoniowej. Część w takiej formie już bardzo zniszczonej, ale część w takiej formie, że można dużo
dużo zobaczyć. No tu na przykład jest Sfinks i te zabytki z Kości Słoniowej też były tworzone w stylu fenickim. To też pokazuje, że był ten sojusz między Izraelem a Sydonem. I jeszcze pewnym problemem jest to, że Kość Słoniowa była popularna nie tylko w czasach Omrydów, ale też czytamy o Kości Słoniowej w późniejszych czasach, na przykład w Biblii, więc część tych znalezisk mogło być nie tylko z czasów Omrydów, ale też właśnie z późniejszych. To był, zdaje się, człowiek ze skrzydłami, to jest zniszczone, ale tu widzimy na dole jakieś nogi, tutaj jakieś skrzydła. Tak, i kwiatek. To z kolei chyba jest może nawet ten kwiatek. To jest kwiat lotosu z tego, co wyczytałem. Tak się to identyfikuje. Kwiat lotosu chyba nie rośnie na tych najbliżej to w Indiach. No, może nie rosnąć, ale na przedstawieniach mogli mieć. A też kontakty z jakby dalekimi stronami były czymś, co miało miejsce. Więc takie egzotyczne ozdoby to mogło być coś właśnie, co było wskazane w takim miejscu, jak pałac królewski czy coś takiego. No w każdym razie jednak wyraźnie widać, że ta Kość Słoniowa była w Samarii i to jakby jest świadectwo i o tym, że ten pałac z Kości Słoniowej, że najprawdopodobniej coś takiego funkcjonowało i było czymś takim rzeczywiście niesamowitym i że w tych późniejszych czasach też Kość Słoniowa dalej była popularna. Częściej w ogóle prawdopodobnie też została zrabowana po prostu przez Asyryjczyków, jak podbili miasto. I oni to wywieźli i po prostu też część tych osób najprawdopodobniej u siebie zaczęli eksponować, a tylko część tam została. To też wiadomo z innych stanowisk, które posiadały takie ozdoby. Znowu, no to jest tylko jeden temat, Kość Słoniowa, a właśnie czytałem całą pracę magisterską napisaną na ten temat, między innymi właśnie o Samarii. To jest tylko jeden malutki temat archeologii biblijnej, więc to jest kwestia tego, jakie to jest pracochłonne i skomplikowane, że jest bardzo dużo różnych wątków. Tym, o czym chciałem trochę powiedzieć, też są właśnie pozabiblijne źródła, które się odnoszą do Omrydów, bo tych jest dosyć sporo i są to przede wszystkim stele królewskie. Tych stel jest kilka. Są to stela Meszy, króla Moabu, stela Salmanassara III z Kurg, on był Asyryjczykiem, stela Hazaela z Tel Dan, on był Aramejczykiem. Jest jeszcze czarny obelisk Salmanassara III. On już się odnosi trochę późniejszych czasów, ale wspomina o Omrim. Co jest ważne, to te wszystkie teksty pisane o dynastii Omrydów to były teksty sporządzone przez wrogów Izraela, więc to jest dosyć ważne, żeby to rozumieć, że to wszystko, co oni piszą, piszą ze swojej perspektywy wrogiej. Więc inaczej zawsze piszą o sobie, ci władcy, czyli Mesza, Salmanassar czy Hazael przedstawiają siebie zawsze w dobrym świetle, pokazują, jacy to oni są mądrzy, potężni, a o wrogach no to starają się oczywiście napisać jak najgorzej, czy w jak najbardziej niekorzystny dla nich sposób. Stela Meszy, czyli kamień moabski, jest w mojej opinii w ogóle jednym z ważniejszych odkryć związanych z archeologią biblijną. Jest to już bardzo stare odkrycie, już w 1868 go dokonano, co też jest o tyle ważne, że dzięki temu można odrzucić myśli o tym, że to było jakiegoś rodzaju fałszerstwo, bo część stel może być takie podejrzenie, ale co do tej raczej jest to pewne, że nie było czegoś takiego jak fałszerstwo. Zachowało się 34 linie. Językiem steli jest moabicki, który jest bardzo zbliżony do hebrajskiego. No, część steli się źle zachowało. Część rzeczy, które się na niej odczytuje, jest przedmiotem dyskusji naukowej. Ale właśnie tak jak wcześniej wspominałem, między innymi jest tam imię Dawida, jest tam też imię Jahwe. Tym niemniej przede wszystkim stela dotyczy czasów życia Meszy i jego dokonań. Jest po polsku na Wikipedii tłumaczone. Tak, jest po polsku na Wikipedii tłumaczone.
Ja mam tu akurat tekst po angielsku. Na czerwono jest zaznaczony tekst, który między innymi właśnie mówi o rządach Omrydów nad Moabem. Mówi mniej więcej o tym, że Omri władał w sposób tyraniczny Moabem przez wiele lat. I o, to jest ciekawe, że tam jest napisane, że to dlatego, że Chemosz gniewał się na swój lud. To jest ciekawe, że bardzo często w Biblii jest napisane, że na przykład co się stało, bo Jahwe się gniewał na swój lud. A Moab na przykład właśnie w ogóle w tej steli to jest wiele razy, że coś się działo dlatego, że Chemosz albo się gniewał, albo im błogosławił. Że to też pokazuje, że jakby ten sposób myślenia w tych wszystkich krajach był bardzo podobny, że tutaj jakby mieli do czynienia z Jahwe, ale w Moabie właśnie w podobny sposób traktowano Chemosza, czyli ta kultura się po prostu przenikała tam na zewnątrz. To też pokazuje, że sposób, w jaki Biblia czy jest napisana, czy Księgi Królewskie w tym okresie, jakby właśnie świetnie współgra z tym obrazem kulturowym, że jakby to pokazuje, że to było z tych czasów, a nie z jakiegoś innego czasu. No i jest właśnie napisane o tym, jak Omri podjął próbę wyzwolenia i o też jego dalszych wojnach, które już w Biblii nie są opisane, bo w Biblii mamy opisany bunt Meszy i wojnę z nim, ale później też Mesza w swojej steli opisuje, co się działo dalej i swoje podboje wojskowe. Znowu, analiza tego tekstu to jest bardzo ciekawa rzecz, bo na przykład Mesza między innymi argumentuje swoje podboje dwiema rzeczami. Jedno to, że on ma prawo podbić Izraelitów albo kogoś, bo oni wcześniej mu wyrządzili krzywdę i tym usprawiedliwia swoje tam masakry na ludności czy tego typu rzeczy. A drugim usprawiedliwieniem było to, że Chemosz mu kazał, czyli takie podwójne usprawiedliwienie. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo podobne elementy występują na innych stelach, czyli że do wojny zawsze jest potrzeba, żeby pokazać, że to my jesteśmy tymi sprawiedliwymi, a oni są tymi niesprawiedliwymi. I jakby to tutaj... I wola Boga, tak. I to tutaj bardzo wyraźnie widać. O, tutaj jest fragment na przykład, gdzie jest napisane o tym, że król izraelski zbudował Jahaz i później co się działo. Znowu, analiza tej steli w całości byłaby czymś naprawdę ciekawym, ale niestety zajęłoby to bardzo dużo czasu. A to już jest... O, widzę, że już mniej niż pół godzinki zostało. Tak, jeszcze o czym właśnie już wspomniałem, ale jest interesujące. W tej steli jest wspomniane plemię Gadytów, ale właśnie Mesza bardziej ich przedstawia jako swoich sojuszników niż jako wrogów, co jest bardzo ciekawe. O tych ówczesnych relacjach lokalnych. W każdym razie stela ta dosyć wyraźnie pokazuje nam, że część Moabu była kontrolowana przez Omrydów, podobnie jak wiemy, co wiemy z Biblii. Jest wspomniana wojna izraelsko-moabicka, chociaż jest przedstawiona w zupełnie inny sposób. Moab oczywiście przedstawia tę wojnę w bardzo korzystny dla siebie sposób, że to było zwycięstwo moabskie. A w Biblii czytamy, że było to okupione bardzo ciężkimi stratami i że to było takie zwycięstwo z najwyższym trudem, można powiedzieć. Że właściwie cały Moab został zniszczony oprócz stolicy, która ledwie się obroniła. Więc to jest też ciekawe, że właśnie każdy jakby Moab przedstawia to zwycięstwo pod siebie, a na przykład właśnie w Biblii jest to przedstawione w taki sposób, że była to zwycięstwo izraelskie. Więc to jest takie też ciekawe. Stela Salmanassara III z Kurk to jest właśnie ta stela, która mówi o bitwie pod Karkar. Ta stela jest dosyć długa i jest dosyć mocno propagandowym dziełem. Jest też dziełem, które ma swoją strukturę literacką, gdzie Salmanassar swoje kolejne sukcesy militarne rozpoczyna od najprostszych, gdzie poddają mu się bez walki,
do najtrudniejszych, więc to jest też taka rzecz, że nie wszystko, co jest w tej steli napisane, jest prawdą i część jest dostosowana pod styl literacki, a część pod propagandę. I między innymi bitwa pod Karkar się zalicza do tego, ponieważ Salman Assa przedstawia tą bitwę jako swoje wielkie zwycięstwo, a tymczasem jest dosyć wyraźne, że ta koalicja jednak wygrała tą bitwę, albo przynajmniej nie dopuściła do dalszych podbojów Salman Assara, więc to są takie szczegóły, jeśli chodzi o tą stelę. Tak ta stela wygląda. Zresztą, co ciekawe, zapis tej bitwy i kopie tej steli są liczne i z czasem to zwycięstwo Salman Assara było przedstawione jako coraz bardziej okazałe. Co ciekawe, że z czasem po prostu już tam zamiast iluś tam tysięcy było ileś naście tysięcy i tak dalej pokonanych przeciwników. Więc to taka ta propaganda asyryjska to naprawdę była mocna, ale właśnie co jest ciekawe, to jest to, że w tej steli jest wzmiankowana ta koalicja antyasyryjska pod wodzą króla Aramejczyków, który jest tutaj opisany jako Hadadezer. I jednym z uczestników tej koalicji jest Ahab. Koalicja składała się z 12 członków, przy czym 3 było członkami o dużym znaczeniu, a pozostali to byli bardziej członkowie uzupełniający. Jako pierwszy był wymieniony właśnie król aramejski. Jako drugi był wymieniony król Chamy, który też był... Jakby wojna toczyła się na jego terytorium, on się bronił. I to jest też ciekawe, że on nie został wymieniony jako pierwszy, ale jako drugi. Czyli Aramejczycy naprawdę mieli wtedy duże znaczenie międzynarodowe, że to oni byli przywódcami, mimo że broniono się na terenie Chamy, tego królestwa Irhuleni. I trzecim wielkim członkiem koalicji jest właśnie Ahab Izraelita, który posiadał najwięcej rydwanów i też dużą ilość piechoty. Tak, tylko trzej pierwsi władcy mieli i dużą ilość piechoty, i dużą ilość jednostek konnych. Wszyscy pozostali władcy mieli znacznie mniej. Jest nawet jeden władca, który miał 10 tysięcy piechoty, ale miał bodajże chyba tylko 10 rydwanów. To jest też ciekawe, jeśli chodzi o porównanie z późniejszym okresem, bo czytamy o jednym z królów izraelskich, że miał 10 rydwanów i 10 tysięcy piechoty. Mój wniosek jest taki, że prawdopodobnie to mogło oznaczać, że po prostu te siły były przymusowo kontrolowane przez bratnie mocarstwo, które się troszczyło, żeby jakiś tam kraj nie był zbyt niezależny po prostu. Że prawdopodobnie podobną sytuację w przyszłości mieli... Tak, więc tutaj właśnie mamy wyraźne, ile tych rydwanów miał Ahab. Co jest też ciekawe, Biblia nigdy nie podaje, ile miał rydwanów Ahab, ale na przykład podaje, ile rydwanów miał Salomon. I ta liczba przemawia na korzyść Ahaba. To jest też ciekawe. Chociaż też jego kraj był mniejszy, więc to też pokazuje, że właśnie Biblia nie jest bardzo skora w pochwałach dla tej dynastii z północy, że bardzo niechętnie były wymieniane ich sukcesy. Dlaczego tak było, to jest oczywiście inny temat, bo oczywiście Tak, 1000 wielbłądów, tak. Dokładnie. Oni przyprowadzili 1000 wielbłądów. Tak, Gindibu z Arabii dokładnie tak przyprowadził 1000 wielbłądów. O tym braku sukcesów izraelskich z północy i niechęci, między innymi właśnie też trochę wspomniałem w swojej magisterce i tłumaczyłem to tak, że właśnie to jest też coś, co jakby miało pokazać, przynajmniej w jakimś stopniu, że jakby niekoniecznie sukces na ziemi jest tym, co jest najważniejsze, ale właśnie raczej sukces duchowy jest czymś, co jest ważniejsze. Często bywało tak, że władca, który był dobrym królem, niekoniecznie był bardzo wybitnym władcą
z punktu widzenia światowego i na odwrót. Wielu królów bardzo opisanych jako bezbożnych było zdolnymi władcami. Tak to wyglądało. No jeszcze o tej steli to właśnie bardzo ważny jest ten element, że Syria czy też Aramejczycy byli na czele koalicji, że to bardzo dobrze współgra z tym obrazem biblijnym, gdzie też widzimy, że to był po prostu sposób prowadzenia polityki międzynarodowej przez Aramejczyków, że oni gromadzili wokół siebie koalicję i w ten sposób walczyli ze swoimi przeciwnikami. Dość świeżym odkryciem jest stela Steldan. Też została odkryta niedawno i właśnie świadczy między innymi o tym, że był ktoś taki jak król Dawid poprzez to określenie Dom Dawida. Jej stan zachowania jest bardzo zły. Widzimy, że się tylko znalazły takie dwa fragmenty, przy czym jeden znaleziono wcześniej, a drugi później. Zdaje się, że ten wcześniej, ten znaleziono dwa lata później około. Inskrypcja została odczytana, jest sporządzona w języku aramejskim i została sporządzona przez Hazaela. Hazael to był król, który bardzo mocno wojował z Izraelitami i on się też zresztą odnosi co do tego w treści tej steli. Wspomina m.in. w wierszach 2 i 3 o wojnach jego ojca z Izraelitami i to jest też znowu usprawiedliwienie dla jego działalności wojennej, że jakby on pokazuje, że to Izraelici byli tymi złymi, że to oni jakby byli winni tym wojnom i on tylko chce zaprowadzić sprawiedliwość atakując Izrael. Czyli znowu mamy po prostu taki powód do wojny pozorny, żeby czymś usprawiedliwić tą wojnę. Hazael w tej steli chwali się tym, że zabił dwóch króli, mianowicie najprawdopodobniej to można odczytać jako Ahazjasza i Jehorama. I to jest ciekawe, bo to samo wydarzenie jest opisane w Biblii, tylko jego autorem jest Jehu, czyli Hazael sobie przypisuje tą samą zasługę, która była zasługą króla Jehu, czyli zabicie dwóch króli. Tak w wersie 9 właśnie. Tak, tutaj widzimy wspomniany dom Dawida. Tak, no i bardziej już nie będę się skupiał na tym, to są chyba te najważniejsze informacje. Istotny jest jeszcze czarny obelisk Samanastara III. Na nim jest wymienione imię Omriego, mianowicie król Jehu jest tam nazwany synem Omriego, przy czym Jehu nie był tak naprawdę synem Omriego, po prostu Salmanassar w ten sposób uprawiał swoją politykę, bo Jehu złożył mu trybut i był mu przychylny, a Omrydzi byli jego wrogami dawnymi, czyli poprzez to, że zmieniła się dynastia, to z przeciwnika, który w przeszłości pokrzyżował mu plany, zrobił się sojusznik, więc w ten sposób po prostu Salmanassar pokazywał, że on uważa Jehu za legalnego władcy w Izraelu, mimo że ten dokonał przewrotu. A z kolei Hazael, który też dokonał przewrotu, jest nazwany przez Salmanassara synem nikogo. I w ten sposób Asyryjczycy pokazywali, że ktoś jest po prostu władcą bezprawnym i uzurpatorem. Więc no to po prostu była czysta polityka, że kto mu pasował, to uznawał go za legalnego, a kto mu nie pasował, to brzydki uzurpator. W ogóle postać Salmanassara też jest bardzo ciekawa, bo to jest człowiek, który przywrócił imperia na arenę międzynarodową. To był człowiek, który po wielu wiekach powrócił do czegoś, czego nie było przez kilkaset lat. Był też bardzo okrutnym i brutalnym władcą. A, to tak wygląda ten obelisk. I tak, i właśnie
Cieszę się bardzo, że te stele odkryto, ponieważ one naprawdę nam pokazują historię Izraela z innego punktu widzenia, z punktu widzenia władców ościennych. Przede wszystkim potwierdzają oni historyczność wielu postaci i wydarzeń biblijnych, nawet jeżeli czasami no, przedstawiają je w inny sposób albo wręcz sobie przywłaszczają pewne osiągnięcia, jak na przykład Hazael sobie przywłaszcza osiągnięcie zabicia królu, dwóch królów. Ale właśnie są to źródła, które potwierdzają nam dosyć wyraźnie wiele miejsc, wydarzeń i bardzo rozwijają naszą wiedzę, jeśli chodzi o archeologię biblijną i historię Izraela. O tym, że nie wspominano o wrogach dalszych niż najbliższych sąsiad, to już wcześniej wspominałem, to już nie będę tego tak dokładnie omawiał teraz. A mam tu też wypisane właśnie inne przykłady, gdzie jacyś władcy nie piszą o tym, że walczyli z jakimś dalszym władcą, albo właściwie w ogóle o nich nie piszą, a tylko o tych najbliższych jako o zagrożeniu. No tak się po prostu wtedy pisało i wręcz dziwne by było, jakby Biblia się wyłamała z tego. Wtedy by można podejrzewać, że jakby nie było to napisane w tym czasie, w którym było napisane, bo nie było zgodne z tym, jak się wtedy pisało po prostu. Tak, to jest rzecz, którą właśnie na koniec chciałem zrobić. Jeszcze widzę, 15 minut jest, że właśnie to jest bardzo ciekawe, żeby zestawić sobie źródła archeologiczne, biblijne i pozabiblijne, historyczne w kilku kwestiach. Pierwszą kwestią są właśnie projekty budowlane mu Omrydów. W Biblii możemy poczytać bezpośrednio o dwóch, mianowicie o Samarii i o Jerychu, ale także pośrednio można wnioskować o Jezreel, ponieważ ono się pojawia w czasach Omrydów, a potem go nie ma. Czyli to jest takie bardziej pośrednie potwierdzenie. Źródła pozabiblijne, historyczne mówią o Jahaz i Atarot, czyli Stela Meszy mówi o tym, że oni zbudowali te miasta. No i dowody archeologiczne dosyć wyraźnie pokazują, że Jahaz, Atarot, Jezreel, Samaria czy nawet Jerycho właśnie mają różne charakterystyczne elementy architektoniczne, które były używane przez Omrydów. Czyli jakby tu jest taki dosyć dobrze współgrający ze sobą trzygłos. Że trzy te źródła dosyć wyraźnie pokazują, że Omrydzi to byli budowniczy, którzy dokonali dzieł budowlanych. Ciekawe jest też porównanie tych świadectw, jeśli chodzi o wojny izraelsko-aramejskie. Z punktu widzenia archeologii potwierdzeniem są fortece, które, jak widzieliśmy, Izraelici wznosili na swojej północnej granicy i tych fortec było tam naprawdę dużo. Innym świadectwem archeologicznym są warstwy zniszczeń, które mogą pochodzić z trochę późniejszych czasów i być związane z inwazją Hazaela, a mogą być też z czasów Omrydów. No i w Biblii mamy też opisane właśnie dosyć wyraźnie wojny Achaba z Ben-Hadadem i późniejsze wojny izraelsko-asyryjskie, czyli aramejskie. Czyli to jest znowu taka rzecz, gdzie dosyć wyraźnie widać te wojny. No i na steli Steldan też jest opisane, że były prowadzone te wojny między Izraelem i Aramejczykami. Czyli znowu trzy różne źródła, które dosyć ze sobą współgrają. Trochę ten obraz burzy Stela Skurk i to, że Achab był sojusznikiem Hadadezera w tej wojnie z Asyryjczykami. Ale właśnie pewnym właśnie wyjaśnieniem może być to, że ta bitwa miała miejsce w zasadzie pod koniec lat życia Achaba i że dosyć dobrze współgra na ten okres w Biblii, gdzie jest faktycznie opisany sojusz czy też przymierze pomiędzy Izraelitami a Aramejczykami.
Ciekawe jest też to, że właśnie Rydwany jako główna siła izraelskiej armii jest pośrednio widoczny w Biblii, w tym, że właśnie często jest mowa o Rydwanach, czy też na przykład jacyś ludzie czasami są nazywani, że ludzie albo nie pamiętam, czy to dotyczyło Boga, czy człowieka, ale na przykład się mówiło, że ktoś tam jest Rydwanem Izraela i jego konnicą, czy jakby... Eliasz. I to dokładnie, Eliasz to właśnie są dokładnie te czasy. Eliasz to był arcywróg Omrydów, zwłaszcza Achaba. Więc to są takie pośrednie, czy też właśnie jest często mowa, że na przykład Zimri to był dowódca połowy Rydwanów, że jakby te Rydwany cały czas tam są, albo że Achab wjechał do Jezreel na Rydwanie, Eliasz tam za nim wiejszy. Tak, te Rydwany cały czas są obecne. Jakby nie jest to powiedziane wprost, ale jest, te Rydwany cały czas się w tym okresie tam pojawiają. I to jest właśnie rzecz, która bardzo dobrze współgra z tym, co wiemy z innych źródeł, że właśnie Rydwany były tym, co było trzonem armii izraelskiej. Więc to jest takie bardzo ciekawe porównanie wiedzy biblijnej i wiedzy historycznej ze źródeł pozabiblijnych. No, Rydwanów izraelskich żadnych niestety nigdy nie odkryto, ale jakby te świadectwa dosyć wiarygodnie pokazują to, że to była ich siła militarna. A w kilku źródłach też pojawia się właśnie izraelskie panowanie nad Moabem, bo widzimy je zarówno w Biblii, jak i na steli Meszy, jak i poprzez miasta Jahaz i Atarot, które są tym świadectwem archeologicznym. Czyli znowu mamy trzy różne źródła, które wyraźnie mówią o tym samym. Przedstawiają to w trochę inny sposób, zwłaszcza Biblia i stela Meszy, chociaż mają oczywiście dużo wspólnych punktów, ale sam fakt panowania Omrydów, ich władzy jest niezaprzeczalny, jest z trzech różnych źródeł i to w dodatku wrogich wobec siebie. Także o kulcie politeistycznym można powiedzieć, że mówi i Biblia, zwłaszcza tym dualizmem pomiędzy Baalem i Jahwe. Jakby jest to bardzo wyraźnie pokazane w Biblii, w historiach właśnie o Eliaszu i właśnie tych dotyczących Omrydów. I właśnie jest to znane z ostrak w Samarii, gdzie mamy te imiona które kończą się albo na Baal, albo na Jau. No i o politeizmie też właśnie świadczą te różne odkrycia, jakichś tam pokoi kultowych, jakichś różnych obiektów kultowych, jakichś tam bogi. No tego jest dużo, to naprawdę trzeba by długo to wszystko przedstawiać. Więc znowu tutaj jest to współgranie jednego z drugim. No i też taka ostatnia rzecz jest to, że czasami w Biblii jest opis użytkowania jakichś naczyń ceramicznych. Ceramika to jest jedno z najważniejszych źródeł archeologicznych, dlatego też postanowiłem o tym krótko wspomnieć, że też jest to ciekawe, że czasami, chociaż to jakby nie jest najważniejsza dziedzina życia, to czasami jest to wzmiankowane, że ceramika była używana w taki czy inny sposób i też właśnie funkcje jakichś naczyń być może też czasami można porównać z tym, co jest napisane w Biblii, na przykład jakiś dzban, oto są właśnie naczynia typowe dla tego okresu, że też to jest to jakaś dodatkowa wiedza i dodatkowe porównanie, które jest jakby znane i z Biblii, i z archeologii. No cóż, no to bardzo się spiesząc, dobrnąłem do końca tego, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. Na następnym wykładzie będę mówił trochę więcej właśnie o religii w Izraelu, o Asyryjczykach, o upadku Izraela z północy i o upadku Judy. Na sam koniec, jak jeszcze starczy czasu, to podam kilka elementów archeologii Nowego Testamentu. I to jest tyle. To dziękuję w takim razie. Dziękujemy.